Cześć, witajcie w 23 odcinku Przygód Mariana. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj ruszamy znowu z Ligą Mistrzów. W tle jeszcze informacja, że Virgil van Dijk postanowił wziąć sobie dzień wolny, ponieważ ostre wyprzedaże na bazarze warzywnym, a jak wiemy, zdrowe odżywianie u sportowców to bardzo ważna sprawa, dlatego też Holendra zabraknie w następnym meczu ligowym. My jednak kończmy dywagacje na temat warzyw i owoców, ruszajmy na mecz przeciwko Lokomotivowi Moskwie, gdzie na boisku na pewno uraczy nas swoją obecnością Grzegorz Krychowiak. Fabinho decyduje się na bardzo długie podanie do Mohameda Salaha, który jest na czystej pozycji na prawym skrzydle. Ten wbiega w pole karne, zagrywa do Wijnalduma, oddaje strzał Holender, ale Koczenkow był przygotowany na ten strzał. Nawet gesty bramkarza Lokomotivu zdają się wskazywać na pytanie, czy to wszystko, co na nas przygotowaliście, ale zwróćmy uwagę, że Wijnaldum oddał genialny strzał, jednak faktycznie piłka poleciała wprost w bramkarza. Jurgen Klopp znów nie wziął swoich leków i denerwuje się strasznie na całą tą sytuację. Dobrze by było, gdyby gdzieś tam pod ręką w kurtce miał schowane swoje leki na uspokojenie. Roberto Firmino z piłką zagrywa do Mohameda Salaha na prawe skrzydło. Ten wybiega na wolną pozycję. Będąc w polu karnym wystawia piłkę Marianowi, ale ten oczywiście musiał się najpierw zastanowić, która noga jest lepsza, zamiast uderzyć z pierwszej piłki. Z drugiej strony mam tą świadomość, że ciągle narzekam na Mariana, że tak długo myśli, jednak być może jesteśmy świadkami narodzin kogoś na miarę Arystotelesa albo Sokratesa. Taką filozofię robi z wyboru właściwej nogi. Wijnaldum na lewym skrzydle zagrywa piłkę do Mariana, ten piętką do Aleksandra Arnolda, jednak Aleksander Arnold postanowił przestawić defensywę Lokomotivu. Bliżej nie wiadomo, co wydarzyło się w polu karnym, jednak Fabinho jakimś cudem dopada do piłki i pokonuje bramkarza moskiewskiego klubu. Idealna okazja dla Mariana na darmowy transport, dlatego wskakuje on na plecy Fabinho i zostaje doniesiony do kibiców Liverpoolu. Z tej perspektywy wygląda to tak, jakby to Polak strzelił bramkę, a nie Brazylijczyk. Przeanalizujmy zatem jeszcze raz powtórkę. Tutaj jeszcze Marian próbował zdobyć bramkę. Niestety ciąg myślowo-skutkowy był u niego zbyt długi i obrońca wybił mu piłkę. Niestety na tyle niefortunnie, że Fabinho dopadł do niej i pokonał zaskoczonego bramkarza Lokomotivu Moskwa, który o dziwo w tej chwili nie gestykuluje w żaden sposób do strzelcy bramki. Januszewski decyduje się na samotny rajd w kierunku bramki rywala. Standardowy zwód, oddaje strzał, jednak postanowił przestawić Murillo zamiast oddać strzał w kierunku bramki. Salah podaje do Roberta Firmino, jednak ten ładuje z całą mocą w Krychowiaka. Znów Fabinho zagrywa do Mariana, Marian wbiega w pole karne, będzie zwód, niestety nie będzie, ponieważ neurony nie przekazały impulsu na czas i defensor Lokomotivu wyekspediował piłkę w środek boiska. Roberto Firmino wypatruje Woodburna, do którego kieruje swoje podanie. Ten dośrodkowuje, jednak Koczenkow tym razem postanowił przejąć inicjatywę i przechwytuje piłkę w trakcie lobu. Piłka do Woodburna, który jest w polu karnym. Woodburn robi zwód, ale sam nie za bardzo wie, co chce zrobić. Podaje do Mariana, jednak w niego wpada Fabinho. Nie zauważając Polaka, który, no nie oszukujmy się, ledwo odrósł od ziemi, chcąc przy tym zapakować piłkę w bramkę rywali, niczym Świstak pakował Tess Reberka. Ostatecznie cała ta sytuacja przyniosła kilka siniaków na ciele Mariana oraz zakłopotanie Fabinho. Czyli podsumowując, nic dobrego. Fabinho zagrywa piłkę do Roberta Firmino. Roberto Firmino niestety traci piłkę, ale Marian wbiega w pole karne, oddaje strzał na dinozaura i mamy bramkę 2-0 dla Liverpoolu. W końcu Marian nikogo nie zabił, no chociaż teraz troszeczkę siebie poturbował i oddał strzał na bramkę rywali, uwieńczając go tym samym piękną bramką. A na powtórce widać, że nie kto inny asystował Marianowi jak sam Grzegorz Krychowiak, który prawdopodobnie pomylił się, bo myślał, że gra w tej chwili w reprezentacji Polski. Jeśli mówimy już o niemyleniu, to Marian również tego nie zrobił, dzięki czemu strzelił bramkę. Jurgen Klopp natomiast wydaje się być zdenerwowany tym faktem, ale dlaczego, to ja naprawdę już sam nie wiem. A Marian chyba z całej tej swojej euforii doznał ataku epilepsji. Marian, przyznaj się od razu, że to ty zabrałeś tabletki Jurgenowi Kloppowi i teraz zachowujesz się w taki, a nie inny sposób. Co gorsza, koledzy z zespołu nie zauważyli w tym zachowaniu nic dziwnego. A Marian za chwilę zostanie wywieziony ze stadionu przez karetkę pogotowia. Salahowi też coś siadło na beret, ponieważ biega w tej z powrotem bez opamiętania. No dobra, nadszedł ten moment, że muszę wkroczyć do akcji, bo inaczej ci zawodnicy się wykończą. A few moments later. Szczęśliwie moja podróż do Moskwy zaowocowała powrotem do gry wszystkich zawodników. Wracając zatem do przebiegu meczu, 2-0 dla Liverpoolu i gramy dalej. Firmino zagrywa do Mariana, Marian strzela w Murillo. Niestety zwarcie w mózgu Mariana, którego świadkami przed chwilą byliśmy, cofnęło Mariana do czasów, kiedy ten przestawiał defensywę rywali. Co ostatecznie może spowodować to, że następną bramkę Mariana nieprędko zobaczymy po raz kolejny.
Aleksander Arnold z piłką zagrywa do Roberto Firmino. Firmino wystawia piłkę Marianowi, jednak Marian myli kierunki, przez co przez ułamek sekundy biegł nie w tą stronę, w związku z czym strzał, który oddał, nie mógł zagrozić bramce golkipera Lokomotivu. Dodatkowo, widząc to wszystko, sędzia kończy ten mecz, a Liverpool zwycięża i dopisuje kolejne 3 punkty do swojego konta w eliminacjach do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. A ja po tym całym meczu uświadomiłem sobie, że atak epilepsji u Mariana wystąpił prawdopodobnie przez to, że Fabinho wbiegł w niego z pełnym pędem, oddając strzał. Oczywiście nie w piłkę, a w polskiego zawodnika. Ale nie ma co tego rozpamiętywać, jak widać na załączonym obrazku, uśmiech na twarzy u Mariana zagościł, zatem widzimy się w menu już za chwilę. A już za chwilę, zgodnie z obowiązującym terminarzem, derby Liverpoolu. A dodatkowo kolejna szansa na to, aby Liverpool w końcu awansował z 7 pozycji wzwyż, na jakąś bardziej prestiżową lokatę. Bierzemy się zatem do roboty i do usłyszenia na Anfield. Jeszcze ostatnie wskazówki kapitana Evertonu do Pickforda, który ewidentnie miał niezawiązanego buta. Szczęśliwie to niedopatrzenie szybko udało się wyeliminować. Jeszcze podziękowania bramkarza Evertonu do Keena i możemy rozpoczynać ten mecz. Fabinho otrzymuje podanie, oddaje do Krosa, Kros podaje do Roberta Firmino, ten sprytnie chciał odbić piłkę, niestety Keane przeszkodził, jednak Firmino dobiega do piłki i strzela, pokonując Pickforda. I nie pomogła tutaj zawiązana sznurówka bramkarza Evertonu. Dużo szczęścia, ale też i refleksy Roberta Firmino, który zdołał dobiec powtórnie do piłki po blokadzie, którą uczynił ze swojego ciała Keen. Powtórka, jeszcze raz pokażę, jak sprytnie chciał sobie podbić piłkę Roberto Firmino na lewą nogę, ostatecznie jednak zakończył tą akcję strzałem z prawej nogi, zaskakując tym samym Jordana Pickforda w całkowicie. W przypadku brazylijskiego napastnika od razu widać, że 2-miesięczna przerwa od gry zdecydowanie przysłużyła się mu. I od tego momentu Liverpool w derbach prowadzi 1-0 z Evertonem. Świetne prostopadłe podanie do Bernarda, który wbiega w pole karne Liverpoolu, oddaje strzał, jednak wprost w Alissona. Prawdopodobnie bramkarz Liverpoolu jako jedyny dostrzegł niepozornego lewego skrzydłowego Evertonu i zdołał ustawić się przed oddaniem przez niego strzału. Rozbrykali się zawodnicy Evertonu. Kolejna akcja ofensywna, piłka do Malena, który jest już w polu karnym, oddaje strzał i tutaj Alisson już broni z większym trudem. Ale co najważniejsze, nadal broni. Zobaczmy jeszcze raz tą powtórkę, gdzie kompletnie niepilnowany napastnik Evertonu oddaje strzał na bramkę Brazylijczyka. Ten szczęśliwie wykonał prawidłowy rzut w lewą stronę i wybił piłkę poza boisko. Van Dijk prawdopodobnie w tej chwili stoi w kolejce po swoje ulubione ziemniaczki na targowisku, a jego koledzy z linii defensywnej ledwo dają sobie radę z upilnowaniem zawodników Evertonu. Januszewski z piłką zagrywa do Roberta Firmino. Roberto Firmino sprytnym zwodem otwiera sobie drogę do bramki, jednak podaje do Mariana. Marian oddaje strzał, no i niestety, zamiast w bramkę to w bramkarza. I chociaż strzał był bardzo ładnej urody, niestety nie przyniósł pożądanego efektu, jakim miała być bramka na 2-0 dla Liverpoolu. A tak, na otarcie łez pozostał tylko rzut rożny. Marian z piłką zagrywa do Roberta Firmino. Roberto Firmino dostrzega wybiegającego Robertsona. Niestety ten spalił całą akcję. Jeszcze ma do tego wszystkiego pretensje. Zobaczmy zatem na powtórce, czy aby na pewno są one słuszne. Ewidentnie jest spalony o długość włosów na kolanie. Oczywiście należą się tutaj niemałe brawa dla sędziów liniowych, którzy popisali się cokolim wzrokiem. A jako że sędzia zapomniał swojego zegarka i musi posiłkować się kątem padania promieni słonecznych, mamy już 4 minutę doliczonego czasu gry i rzut rożny dla Evertonu, który wykonuje Delph, wrzucając piłkę na głowę Richarlisona, który szczęśliwie nie wie za bardzo, o co chodzi w piłce nożnej, i rzeczywiście piłkę umieszcza między dwoma słupkami poza polem gry, jednak zamiast w siatce to na siatce. Do przerwy 1-0 dla Liverpoolu. Roberto Firmino otrzymał świetne podanie od Mariana, wbiegł w pole karne, chciał dośrodkować, jednak znów nadział się na blok Keena. W tym meczu ewidentnie ci dwaj zawodnicy mają się ku sobie. Oczywiście stricte piłkarsko. Zmiana w drużynie Liverpoolu, schodzi Stefan Savić, w jego miejsce będzie wbiegał Lovren, gdzie ewidentnie Jurgen Klopp gestem lewej ręki pokazał mu, że musi przefroterować odpowiednio boisko, ponieważ murawa nie nadaje się do gry na najwyższym poziomie. Fabinho zagrywa piłkę do Mariana, Marian wbiega w pole karne, oddaje strzał, ale Pickford staje na wysokości zadania i wybronił ten strzał. Po reakcji Jurgena Kloppa od razu widać, że przez jego głowę przeszedł szereg negatywnych myśli w stosunku do polskiego zawodnika. Prawda jest jednak taka, że tym razem Jordan Pickford spisał się na piątkę, broniąc to uderzenie. A Marian przy odrobinie szczęścia mógł zamienić całą tą akcję w dwubramkowe prowadzenie dla Liverpoolu.
Zdezorientowany Pickford wybija piłkę na oślep, która trafia pod nogi Mohameda Salaha. Salah na prawym skrzydle. Rozprasza go jednak jeden z kibiców machający różowym jednorożcem, dlatego też Egipcjanin postanowił wrócić do pozycji, z której otrzymał piłkę. Tej ciężkiej sytuacji nie był już w stanie uratować ani Roberto Firmino, ani Marian Januszewski i piłka znów po stronie Evertonu. Długie podanie do Salaha. Do piłki biegnie również Jordan Pickford, który asekurując ją pozwala opuścić boisko. Pojedynek sprinterski angielskiego golkipera i Mohameda Salaha spodobał się kibicom Evertonu na tyle, że ci wstali z miejsc ciesząc się z tego, co zobaczyli, pomimo tego, że ich zespół przegrywa 0-1. I dodać należy, że jest to dosłownie sama końcówka drugiej połowy. Chociaż w sumie sędzia nie ma zegarka, więc diabli wiedzą, ile potrwa jeszcze ten mecz. Tymczasem Marian mija z wodem pierwszego obrońcę, wpada natomiast w drugiego, jednak okazuje się, że siła z jaką biegł była na tyle mocna, że przewraca obrońcę Evertonu. Podanie do Woodburna. Woodburn oddaje piłkę Marianowi, jednak oddał ją na tyle źle, że Keane zdołał wstawić nogę między futbolówkę a adresatę i wykopuje piłkę poza połowę boiska. Jeden z kibiców Liverpoolu rzucił sędziemu zegarek na boisko i ten wiedział, w którym momencie powinien odpowiednio zagwizdać, aby zakończyć to spotkanie. 1-0 dla Liverpoolu po bardzo ciekawym spotkaniu i zasłużone 3 punkty na konto. Zadowolenie również w szeregach Evertonu, którzy mogą sobie poleżeć spokojnie na murawie i dać odpocząć swoim nogom. A my zostawiamy zawodników Liverpoolu i Evertonu na wspólnych przytulasach i widzimy się w menu. Bo przed nami mecz w czwartej rundzie rozgrywek Carabao Cup. A rywal też nie byle jaki, bo Tottenham. Co ciekawe, Tottenham zostanie z nami na dłużej, ponieważ zaraz po tym meczu spotykamy się w meczu ligowym również z tym klubem, tym razem tylko miejmy nadzieję, że chociaż zmieni się stadion. Ale to dopiero za kilka dni bierzemy się za mecz pucharowy. A przed meczem Lukas będzie szukał inspiracji, rozglądając się dookoła w truchcie oraz spoglądając w niebo. Natomiast Wijnaldum będzie robił dokładnie to samo, z tą różnicą, że zamiast patrzeć w niebo będzie patrzył w murawę. A mecz pokaże i zweryfikuje, która metoda szukania inspiracji przedmeczowej jest skuteczniejsza. Fabinho otrzymuje piłkę, zagrywa do Shakiriego. Shakiri wystawia Marianowi, Marian uderza. Ale co zrobił Marian przed uderzeniem, to ja zielonego pojęcia nie mam. Sam strzał nie należał do najwybitniejszych, ale było to spowodowane tym Bailando, które Marian odwalił przed oddaniem strzału. Wyglądało to tak, jakby dosłownie zapomniał, którą stroną biegnie się w przód, a którą w tył. Obawiam się, że w całej tej sytuacji kluczową będzie wizyta u specjalisty. Najcięższe jest jednak to, że wciąż nie wiadomo u jakiego. Eriksen zagrywa piłkę do McNeila, dobiega do niego w tej chwili Łukasz Piszczek, który postanawia pod pretekstem zbadania miękkości murawy przewrócić przeciwnika. Niestety nie trudno się domyślić, że takie zachowanie nie spodobało się sędziemu i postanowił wręczyć Polakowi żółtą kartkę. Sądząc po minach zawodników Liverpoolu, murawa wcale nie jest taka twarda, stąd to zdziwienie. Powtórka ewidentnie nie pokazuje prawdziwych intencji Polaka. Jurgen Klopp przeklina sobie pod nosem, gdyż sam nie może wyjść z podziwu, jak świetnie włodarze stadionu zadbali o murawę. Sissoko podaje górą do McNeila, który decyduje się na podanie do Alissona. Alisson bezproblemowo łapie piłkę, patrzy w kierunku zawodnika Tottenhamu z podziękowaniem, po czym postanawia wybić piłkę dokładnie na przeciwne skrzydło, aby nie robić wstydu zawodnikowi Tottenhamu. Tym bardziej, że ten gra przed swoją publicznością. Marian Januszewski podaje do Roberto Firmino. Roberto Firmino szuka wolnego miejsca w polu karnym. Wbiega w nie jeszcze głębiej, ale szukając zapomina, że do strzału należy użyć więcej siły i w zasadzie można powiedzieć, że również, tak jak przed chwilą McNeil, podał bramkarzowi piłkę. Lucas Moura zagrywa prostopadle do Eriksena. Ten wbiega w polkę, oddaje strzał. Alisson jednak broni to uderzenie. Od ostatnich paru meczy brazylijski bramkarz jest w doskonałej formie, dlatego takie proste strzały nie są mu straszne. Nawet w wykonaniu tak doświadczonego zawodnika, jakim bez wątpienia jest Eriksen. Fabinho zagubił się niemalże na lewym skrzydle boiska. Zagrywa do Mariana. Marian podaje do Roberto Firmino, który uderza z pierwszej piłki i strzela bramkę. Po 45 minutach wzajemnego badania to i na ile może sobie pozwolić, mamy w końcu przełamanie i prowadzenie w tym meczu. Cała akcja na początku rozwijała się niczym papier toaletowy, by ostatecznie skończyć w wiadomym miejscu, jednak dobre podanie Mariana i świetny strzał Roberta Firmino sprawiły, że Liverpool prowadzi w tym spotkaniu. Bramkarz Kogutów wykonał co prawda niepełny szpagat, jednak zapomniał, że trzeba się troszeczkę przemieścić w kierunku bramki i przez to wpuścił piłkę do siatki. Nawet Jurgen Klopp wydaje się być w końcu zadowolony z tego, że jego zespół jest bliższy awansu do następnej rundy pucharu. Sessegnon na lewym skrzydle wbiega w pole karne Liverpoolu, dośrodkowuje, jednak Łukasz Piszczek zachował czujność i wystawił swoją nogę, blokując tym samym podanie do Harry'ego Kane'a.
Mógł sobie bowiem pozwolić na taki ruch nogą, ponieważ wiedział, że nie ma czego się obawiać, gdyż murawa jest naprawdę miękka. I gdyby rzeczywiście stracił równowagę, wylądowałby na niej niczym na miękkim materacu. Sisoko, świetne prostopadłe podanie na wolne pole do Walkera Petersa, jednak ten zamiast dośrodkować górą postanowił zrobić to po ziemi i dośrodkowanie to zostało zablokowane przez obrońców Liverpoolu. Od dobrych 15 minut Tottenham w natarciu. Eriksen próbował podać przez Virgila van Dijk'a, ale niestety piłka przez niego nie przenika. Podanie do Kane'a. Niestety Kane jest chyba na jakiejś diecie i oddał anemiczny strzał, który Alisson znów wyłapał bez problemu. Ogólnym problemem w dzisiejszym meczu Tottenhamu jest po prostu brak siły, co oznacza, że każdego z zawodników kogutów powinno się zabrać na pustynię w celu jej przekopania. W takich zajęciach z kopania piasku na pewno wróciłaby im siła do kopania piłki mocniej. Walker Peters na prawym skrzydle myli rywala, wbiegając w pole karne Liverpoolu. Zagrywa do Lukasa, Lukas oddaje Walkerowi, ten strzela jednak znów w Alissona. Jak już któryś z zawodników kogutów wykrzesa resztki sił, to zapomina też, że trzeba ominąć piłką bramkarza, strzelając wprost w niego. Ivan Rakitic zgrywa piłkę do Mariana, który wbiega w pole karne rywala. Tradycyjny zwód, ustawia sobie piłkę na prawą nogę, strzela, jednak zamiast w bramkę uderza standardowo w obrońcę. Tym razem był to Umtiti. Jedni zawodnicy próbują za wszelką cenę zdobyć bramkę, ale obrońcy odbierają mu piłkę. Inni zawodnicy próbują oddawać strzały, niestety brakuje im już sił. Marian natomiast za wszelką cenę wziął sobie trening do pozostania kryminalistą i obija kogokolwiek tylko się da. Bez względu na wiek, narodowość czy drużynę, w której gra. Dzień bez obicia kogokolwiek to dla Mariana dzień stracony. Ale zostawmy już to w spokoju. Sędzia zakończył ten mecz 1-0 dla Liverpoolu. Asysta Mariana Januszewskiego, piękna bramka Roberto Firmino z pierwszej piłki dają Liverpoolowi awans do kolejnej rundy Pucharu Carabao. Tak jak już wcześniej wspominałem, z Tottenhamem nie żegnamy się na długo, ponieważ następny mecz zagramy właśnie z tą drużyną. Tylko tyle, że w rozgrywkach Premier League. Różnica będzie polegała również na tym, że mecz odbędzie się w Halloween, czyli piłkarze zamiast piłką będą kopać dynią. Oczywiście tylko i wyłącznie pod warunkiem, że organizatorzy tego spotkania zgodzą się na taki proceder. Zatem nie trzymajmy się dłużej nawzajem w niepewności i ruszajmy na mecz. Tym razem Lucas Moura nie szuka inspiracji patrząc na prawo i lewo, tylko pozuje do zdjęć na Instagram. Toni Kroos natomiast przenosi domowe obowiązki na murawę i ćwiczy przechodzenie nad śmierdzącymi pieluchami. Januszewski podaje do Roberto Firmino. Roberto Firmino oddaje piłkę Polakowi. Polak jednak oddaje ją z powrotem Brazylijczykowi. Ostatecznie Marian w polu karnym z wodem mija przeciwnika, oddaje strzał. No ale niestety ten strzał... Tak, Marian, dobrze zrobiłeś. Położenie się na murawie zdecydowanie przyniesie więcej korzyści, aniżeli ten strzał w kosmos nad poprzeczką. Zdecydowanie zabrakło tutaj treningów strzeleckich, co zresztą widać i po reakcji Jurgena Kloppa, który sam wie, że popełnił błąd, skupiając się tylko i wyłącznie na rozwoju podań Mariana. A przecież snajpić polski zawodnik też powinien potrafić. Piłka do Firmino. Firmino podaje do Krosa. Kros do Mariana. Marian oddaje strzał. Nieprawdopodobna sprawa. Nawet nie zastanowił się przez chwilę, tylko chciał uderzyć. Nieszczęśliwie dla Polaka piłka została zablokowana przez obrońcę Tottenhamu. Górna piłka do Roberto Firmino. Ten zagrywa do Polaka. Marian szuka lepszej pozycji. Oddaje strzał. Ale no niestety, no ewidentny zesk i potrzebna wizyta u okulisty. Normalnie całą winę można by było zwalić na chmury, no ale nie oszukujmy się, Marian na tyle nie odrósł od ziemi, aby chmury przeszkadzały mu w widoczności. Piłka do Sisoko, z powrotem wraca do Eriksena, Kane uderza na bramkę, szczęśliwie Alisson broni ten strzał. Anglik od 120 minut próbuje strzelić gola Liverpoolowi, ale przynajmniej oddaje celne strzały, nie to co Marian, który od 120 minut też coś próbuje, ale bliżej nie wiadomo co. Wysoki lob do Mohameda Salaha. Salah zaczyna kiwać się z obrońcą, zastawia się z piłką, jednak nie lubi, kiedy w szczególności rosły obrońca próbuje przytulić się do niego i sprytnym zwodem ucieka spod jego opieki. Zagranie do brazylijskiego napastnika, który uprawiał moonwalk, podając do Mariana. Marian oddaje strzał, szczęśliwie tym razem był to celny strzał. Ale niestety coś kosztem czegoś. Marian tak bardzo skupił się na celności swojego strzału, że zapomniał, że należałoby dodać też trochę siły. Na szczęście szpadel w okolicach koksu już czeka na polskiego zawodnika, aby ten troszkę poćwiczył w celu nabrania krzepy. Sisoko wystawia piłkę Eriksenowi, który decyduje się na szybki strzał, zaskakując swoją decyzją wszystkich zgromadzonych na stadionie poza Alissonem, gdyż ten instynktownie rzucił się w lewą stronę, tym samym wybraniając to uderzenie. Na twarzy brazylijskiego golkipera widać już jednak zażenowanie i liczne pretensje do linii obronnej, która jest szczelna niczym kadłub Titanika. Lucas Moura na swoim skrzydle poczarowo dośrodkowuje, tam jest Harry Kane, oddaje strzał, szczęśliwie niecelny. Mało brakowało, a Tottenham wyszedłby na prowadzenie po strzale swojego kapitana. W
przerwie przed wznowieniem gry przez Alisona, Van Dijk na pewno podbiegnie do Orbana i powie mu, że może używać swojej nadprzyrodzonej mocy, jaką jest bez wątpienia oderwanie dwóch stóp od ziemi, nazywaną potocznie skokiem lub też podskokiem. A niestety tego w tej interwencji, o ile w ogóle można nazwać to interwencją, zabrakło. Robertson odbiera piłkę Lucasowi Mourze, zagrywa do Mariana, Marian wypatruje Salaha, Salah oddaje strzał i gol! Znów dojrzałe zachowanie ze strony Mariana, który doskonale wiedział, że ani nie jest w stanie uderzyć na bramkę mocno, ani nie jest w stanie uderzyć na bramkę celnie, więc oddał ją lepiej ustawionemu Egipcjaninowi. Oprócz tego widać, że Marian wrócił do swoich starych, dobrych nawyków, gdyż biegł jako pierwszy za Egipcjaninem, ale ostatecznie gdzieś zagubił się na boisku i dobiegł do Salaha jako trzecia albo nawet i czwarta osoba. Powtórka pokazuje jeszcze raz genialne uderzenie Salaha, któremu udało zmieścić się piłkę podrzucającym się bramkarzem. Na tę chwilę Marian w drugim meczu z rzędu przeciwko temu samemu zespołowi odnotowuje asystę. Co ciekawe, Mohamed Salah zalicza dopiero drugie trafienie w lidze, a co ciekawsze, przy obu bramkach asystował mu nie kto inny jak Marian Januszewski. Podanie do Wanyamy, rozpędzony Toni Kroos zabiera piłkę zawodnikowi Tottenhamu, a sędzia postanawia zakończyć ten mecz. Zwycięstwo Liverpoolu nad Tottenhamem po raz drugi w tym tygodniu, tym razem przeobraża się w 3 punkty na konto zespołu z miasta Beatlesów. Marian zalicza kolejną asystę w meczu, natomiast nadal znajduje się na ścieżce poszukiwawczej, jeśli chodzi o zdobywanie większej ilości bramek, aniżeli jedna na miesiąc. A my zostawmy zatem Mariana na ten tydzień, aby poszukał sobie sposobów na zdobywanie bramek, by przyszły odcinek rozpocząć od identycznego spotkania, którym zaczęliśmy dzisiejszy epizod. Jak zawsze zachęcam do sugerowania, pytania oraz komentowania tego filmu, zostawienia łapki w górę, jeżeli ten film oczywiście Wam się podobał i oczywiście jeżeli historia polskiego zawodnika na tyle Was wciągnęła, a nie subskrybujecie tego kanału, a również chcielibyście wiedzieć, co będzie się działo dalej, zachęcam do naciśnięcia tego śmiesznego czerwonego przycisku pod filmikiem, a żaden mecz Mariana już Was nie ominie. To tyle ode mnie na dziś, zapraszam jeszcze na środę na 12, gdzie Franek Studzienka po raz kolejny spróbuje udowodnić, że jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i doprowadzi Nottingham Forest na sam szczyt. A za tydzień, jak zawsze, widzimy się z Marianem. To wszystko ode mnie na teraz. Do usłyszenia niebawem. Cześć!